Zabiję cię. Co? Serio, skończ już. Okej. To może podejdź i podziwiaj ze mną widok. Piękny. Mega. No weź. Weszliśmy tak wysoko, żebyś miała tu wymięknąć na sam koniec? Tak. Tak. Miałam tylko wejść, więc... Oto co teraz zrobimy. Przywleczysz swoje dubsko tutaj i usiądziesz na krawędzi. Możesz też klapnąć na miejscu dla dzieci. I sobie popatrzymy. Mamy trening. Serio? Nie byłoby nas jeden raz. Nie. Przegadamy to? Późno już. Cia. Okej. Nie. Nie, jest za wysoko. O mój Boże. Wiesz, nie potrafię tak dłużej żyć, Abby. Owen, mówię poważnie, zerwę z tobą, Owen. Zawsze cię kochałem. Nie! Owen! Tu jestem, dupku! Skoczyłaś? A ja nie widziałem? Myślałam, że utonąłeś. I chciałaś mnie uratować. Nie. Upewnić się, że utonąłeś. Znalazłem coś świetnego. Co? Popłyń za mną, tu sama zobaczysz. Owen, musimy wracać. Wrócimy, kiedy to zobaczysz. Owen... Co mogą zrobić? Wykopać kilka świetlików, które nie mają dokąd pójść? Może. Nie chcę się dowiedzieć. Po prostu to zobacz. Weź głęboki wdech. Zwiedzamy dalej? No kurwa. Zupełnie jak w jakimś... zoo. Daj spokój. Popatrz na tę foczkę. Widziałem niedawno fokę. Była cała w centki. Foki nie mają centek, są brązowe. To są lwy morskie. Nie. Na pewno nie. Wiem, co widziałem. Na własne oczy. Pomożesz mi z tym? Już.
wytrzymam. Chodź. Co to za miejsce? No, najwyraźniej jakiś teatr, ale dla ryb. To miał być kogut? Co? Jestem wilkiem. Wyję jak wilk. Głupek z ciebie. Ta łódź była częścią pokazu? Nie, ktoś tu urządził prowizoryczną przystań. Chcesz się rozejrzeć? Dziecięce ciuchy. Mieszkała tu rodzina. Spójrz na te rysunki. Co się z nimi stało? Może dołączyli do wilków. Albo zabiły ich blizny. Optymistka. Dobra, dość tej łodzi. Chcesz zobaczyć resztę zoo? Myślisz, że jest tu coś jeszcze? No pewnie. Chodźmy. Wejdziesz tam? Podsadź mnie. Już. Dawaj. Okej. W mordę. No proszę. Wycisnęłam wczoraj 8 dyszek. Jasne. No to rozejrzymy się szybko i... I wrócimy. Aha. No, tyle że wcale nie będziesz chciała stąd wyjść. Są jakieś ryby? O mój Boże. Rany. Niecodzienny widok. To miejsce jest niezwykłe. Jak gruba jest ta szyba? Patrz, akwarium w podłodze. Wyobrażasz sobie to miejsce z ludźmi? Pełne roześmianych dzieci? To inny świat, co? Zajmuję to miejsce. Jest moje. Padaj czasem. Na pewno? No, nie wiem. Zobaczmy, czy będziesz dla mnie miła. Fiut z ciebie. Kiepski początek.
Czy to ta rodzina z jachtu? Tak bym obstawiał. Musimy wrócić tu zresztą. No jasne, niech też złamią zasady. Myślisz, że nie było warto? Zobaczymy, czy będziemy mieli przez to kłopoty. Ha! Podoba ci się. Zamknij się. No dobra, to słucham. Owen, miałeś rację. Dziękuję, że mnie tu przyprowadziłeś. Zastanowię się. O Boże. Myślisz, że to nasz kapitan? Szlak. Jego dzieciaki dołączyły do blizn. Kurde. No, ale przynajmniej mamy jego klucze. Co jest z tobą nie tak? To truposz, nie potrzebuję ich. Nie wiem, jak można z własnej woli dołączyć do blizn. Dlaczego? Bo to zgraja świrów, dlatego. W strefach świetliki uchodziły za terrorystów, fanatyków. Byliśmy naiwni, nie byliśmy fanatykami. Wysadzaliśmy posterunki i zabijaliśmy żołnierzy. To nie to samo. Mówię tylko, że... Tylko nie wygłaszaj takich test na stadionie, okej? Okay? Okej, okay, dobra, dobra. Która może być godzina? Nie wiem. Mamy czas. Masz te klucze? A, tak. Ten? Nie. A może... Tak jest. Rany. Namalowanie tego musiało trwać wieki. Nie mów, że chcesz tam zejść. Daj spokój. Owen. Ostatni raz. Obiecuję. Ostatni raz. Tylko... nie patrz w dół. No idź już. Wszystko gra. Na to! Chętnie poznałbym tego dzieciaka. Cóż, jest blizną. Może już poznałeś? Och, Chryste, oby nie. Wow! Chodź tu. Widzisz? Mówiłem, mają cętki. Tak, tak.
Chodzi o to. O to, prawda? Obrzydza cię to. No łaps. Przepraszam. Nie przepraszaj. Mów do mnie. Wiem, że nie mamy tropu, ale... Ale Joel wciąż żyje. Wiem. I co zrobimy? Wracajmy. Zdążymy na szkolenie. To idź. A co z tobą? Ja posiedzę tu trochę z fokami. Przepraszam. Już mówiłem. Nie przepraszaj.